Kolor brązowy bardzo często nazywany jest kolorem biednym. Ja chciałabym go dzisiaj trochę odczarować i pokazać, jak zrobić z nim zestawienia kolorystyczne, żeby wyglądać nowocześnie. Zapraszam na film. Już Ryszard Rynkowski śpiewał, że dziewczyny lubią brąz. Czy jest tak rzeczywiście? Czy my lubimy kolor brązowy w ubraniach? Powiedziałabym, że nie do końca. A niewiele kobiet wybiera brązowy, chyba dlatego, że po prostu tego brązu jest mało w sklepach. Jest to kolor, który nie jest teraz w jakichś super trendach. Oczywiście w sezonie jesienno-zimowym pojawiają się oczywiście jego różne odcienie, ale taki brąz, o którym zazwyczaj myślimy, gdy myślimy to słowo, czyli jeżeli myślimy kolor brązowy, to jednak zazwyczaj mamy w głowie odcienie czekolady. Czy to będą takie bardziej mleczne czekolady, czy gorzkie czekolady, ale taki zazwyczaj obraz się pojawia w naszej głowie, gdy myślimy kolor brązowy, a on ma przecież bardzo wiele różnych odcieni. I od tego właśnie chciałabym zacząć. Trochę o tych odcieniach brązu. Żeby powiedzieć coś na temat połączeń kolorystycznych brązu, to trzeba zastanowić się, z czego ten brąz pochodzi. Czyli będzie trochę dzisiaj teorii, jak tworzy się dany kolor. Były już na moim kanale, były już filmy odnośnie tego, jak łączyć czerwienie, róże, zielenie. I tutaj oczywiście linki do tych filmów będzie można znaleźć i tutaj w kartach, i pod filmem. Natomiast zazwyczaj to były takie kolory, które były kolorami, które możemy znaleźć na kole kolorów. I teraz takie szybkie przeskoczenie do czasów szkoły podstawowej i lekcji plastyki. Czym jest koło kolorów? Koło kolorów to nic innego jak 12 barw czystych, które powstają z połączenia trzech podstawowych. Te trzy podstawowe to błękit cyjanowy, magenta i żółty cytrynowy i one połączone ze sobą w różnych kombinacjach dają nam 12 barw czystych. Jak widzisz tutaj teraz, to z żadnego połączenia nie powstaje brązowy, ponieważ brązowy nie jest kolorem ani podstawowym, ani pochodnym drugiego rzędu, bo to właśnie te 12 tutaj widzimy. Brązowy powstaje wtedy, kiedy przyciemnimy pomarańczowy, czerwony, a czasami też przyciemnienia żółtego. Także jeżeli patrzysz na kolor brązowy, to trzeba zastanowić się, jakby z czego on wyszedł, skąd on powstał i wtedy to będzie klucz do połączeń kolorystycznych tego właśnie odcienia. Ponieważ brązy to jest bardzo szeroka paleta. To, co mówiłam na początku, brązowe to bardzo często te odcienie takie czekoladowe i te odcienie czekoladowe kojarzymy najczęściej, ale też mamy przecież przeróżne odcienie brązu, które są bardziej takie, ja bym powiedziała, deserowe, ale lżejsze niż ta czekolada. To znaczy mamy też karmel, mamy toffee, mamy odcienie, oczywiście cała paleta beży też się pojawia, aczkolwiek o łączeniu beżowego dzisiaj nie będę nic mówiła, ponieważ taki film już powstał, a link do niego teraz się pojawia, można przeskoczyć sobie do tamtego filmu później i obejrzeć. Natomiast mamy też właśnie do czynienia z różnymi brązami, które są w takimi jaśniejszymi, jakby powstałymi właśnie z pomarańczowego i te odcienie, oprócz tych, które wspomniałam, czyli karmel, toffee, mamy oczywiście kamelowe odcienie, ale też mamy taką grupkę kolorów brązowych, które pochodzą z takiej jakby rdzy. To znaczy są to odcienie takie bardzo zbliżone do odcieni ziemi i to są kolory, które będą na przykład kasztanowym brązem, będą właśnie takim rdzawym brązem, będą ceglastym brązem. Także brązów mamy bardzo szeroką paletę. I teraz jak te brązy włączyć do naszych zestawień, żeby wyglądać nowocześnie. Ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu, czyli gdzieś w okolicach roku 2000, może trochę przed, może trochę po, czyli właściwie już prawie 20 lat temu, brązowy najczęściej był polecany dla typu kolorystycznego jesień. Jak wiecie, ja pracuję na 12 typach kolorystycznych, gdzie tam mamy trzy różne jesienie. Mamy zgaszoną jesień, ciepłą jesień i ciemną jesień. I faktycznie, jeżeli spojrzeć tak na palety jesienne, to tam bardzo często ten brąz się pojawia. W różnych oczywiście odcieniach. Od beżu, poprzez te wszystkie karmelowo, deserowo, czekoladowe, aż po właśnie takie bardzo aż czarne brązy. Natomiast te kolory, te właśnie kilkanaście lat temu, były bardzo często łączone dla jesieni z takimi
z gniłymi zieleniami, z musztardową żółcią, z zielenią taką oliwkową, z odcieniami takiej czerwieni, ale czerwieni, która właśnie ma w sobie troszeczkę rdzy, czyli takiej jakby złamanej, troszkę takiej jesiennej czerwieni. I te zestawienia, jak właśnie były jeszcze te miksy, tutaj zresztą można zobaczyć sobie te takie jakby z innej epoki trochę połączenia kolorystyczne, teraz jesieni się tak nie ubiera, bo to jest po prostu nienowoczesne. Teraz jeżeli jesienie, obojętnie która z tych trzech, o których wspomniałam, chce wybrać brązowy, to raczej ten brązowy będzie przełamywała kolorami, które są albo w innej temperaturze, bo pamiętajmy, że brąz zazwyczaj jest ciepły, ponieważ powstaje z ciepłych kolorów, czyli z pomarańczu, czerwieni i z żółci. Oczywiście zdarzają się chłodniejsze brązy i to będą te takie różane brązy, które będą pochodziły właśnie od takich chłodniejszych czerwieni. Natomiast większość brązów jest w temperaturze ciepłej. Dlatego też, jeżeli na przykład mamy zgaszoną jesień, czyli taką jesień, która lubi pożyczać sobie od lata kolory, to będzie łączyła ten brąz z odcieniami na przykład denimowymi, czyli z takimi zgaszonymi odcieniami niebieskiego. Będzie też można połączyć to na przykład z odcieniami takiego jakby troszkę brudnego różu, taki jak to się mówi bardzo często taki old pink, czyli taki stary różowy, który jest bardzo taki wybrudzony. I to będą takie ciekawe zestawienia. Jeżeli chodzi o ciemną jesień, która znowu typ siostrzany ma w ciemnej zimie, czyli też w typie chłodnym, to będzie mogła łączyć sobie z takimi chłodnymi odcieniami. To znaczy, na przykład będziemy mieć ciepły brąz w połączeniu na przykład z chłodną, taką butelkową zielenią, albo z taką choinkową, świerkową zielenią. Też będzie bardzo piękne zestawienie. Oczywiście nie wspominając już na przykład o granatowym, który też pięknie uzupełni jako chłodny kolor tą cieplejszą stronę jakby brązu. Natomiast typ ciepła jesień to jest taki typ kolorystyczny, który będzie pożyczał sobie do tego brązu jakieś takie ciekawsze, mocniejsze kolory ze swojego typu siostrzanego, czyli ciepłej wiosny. I tak na przykład możemy jesienny brąz połączyć na przykład z jakąś piękną, taką żywą, soczystą czerwienią. Będzie można połączyć to też z pomarańczowym, z takim naprawdę klasycznym, w odcieniu pomarańczy, mandarynki, oranżu. Opcji jest bardzo dużo. Także każdy z tych typów jesiennych może zestawić brąz, pożyczając kolory od swojego typu siostrzanego, ale żeby nie stosować takich klasycznych połączeń brąz plus na przykład bordo i zgniła zieleń, bo to mogą być takie zestawienia, które właśnie będą odebrane trochę tak, no jakby z dawnych lat. Ale oczywiście nie tylko typy jesienne mogą nosić brązowy, bo też mogą nosić inne typy. I tutaj na przykład, tak jak przed chwilą mówiłam o tych połączeniach dla trzech typów jesiennych i powiedziałam o trzech typach siostrzanych, to dokładnie właśnie tak jak było o lecie, które zgaszone lato dorzuca do zgaszonej jesieni jakieś swoje odcienie, to tak samo możemy powiedzieć, że właśnie zgaszone lato będzie pożyczało brązy, na przykład kamienne brązy od jesieni. Jeżeli chodzi o inne typy letnie, czyli lato jasne, tutaj raczej stosowałabym bardziej beże niż brązy. Jeżeli chodzi o chłodne lato, no z brązami może być ciężko, ewentualnie może różany brąz, może coś takiego by przeszło, natomiast chłodne lato zazwyczaj w brązach czuje się po prostu tak płasko i niewyraźnie i nie wybiera tych kolorów. Jeżeli chodzi o typy zimowe, to chłodna zima, podobnie jak chłodne lato, raczej tych brązów no nie do końca, chyba że ewentualnie gorzka czekolada mogłaby być w połączeniu właśnie z jakimś takim naprawdę mocniej nasyconym niebieskim, z jakimś takim bardzo intensywnym, coś może w rodzaju wyraźnie granatu, ultramaryny, może haber, może kobalt, coś takiego, co będzie dodawało trochę takiego chłodnego powera do tej troszeczkę takiej spokojnej, gorzkiej czekolady. Natomiast jeżeli chodzi o zimę czystą, bo to ten trzeci typ zimowy, zima czysta, z brązem, no nie do końca. Brązy przeważnie są trochę za brudne dla tego typu, ponieważ to jest bardzo wyrazisty typ. Możliwe, że też można by było spróbować z gorzką czekoladą, a to byłby takie zestawienie podobne jak dla tej chłodnej zimy, które by się obroniło. Ostatnia mieszanka, czyli trzy typy wiosenne. O ciepłej wiośnie już powiedziałam, jak może w
splądywa, czyli ciepła wiosna pożycza właśnie te takie piękne, nasycone, karmelowe toffee odcienie brązu do swojej palety, czyli łączy na przykład piękną taką nasyconą zieleń z jakimś ciekawym odcieniem karmelowym. Jeżeli chodzi o jasną wiosnę, podobnie jak jasne lato, raczej te najjaśniejsze odcienie brązu, czyli w tym wypadku po prostu będzie to beżowy, o którym jest inny film. I jeżeli chodzi o czystą wiosnę, to powiedziałabym tak, że nie za wiele tego brązu będzie, podobnie jak w czystej zimie, ze względu na to, że to jest znowu wyrazisty, wysoko nasycony, kontrastowy typ, a brązy raczej nie są takie, one nie są takie wyraziste. Brązy są mocno takie zabrudzone, mocno ciepłe, natomiast tutaj czysta wiosna potrzebuje trochę więcej wyrazistości. Oczywiście znowu, jeżeli miałabym zastosować jakikolwiek brąz, to też byłaby to raczej właśnie te odcienie hebanowe, gorzka czekolada, czyli takie naprawdę blisko, które już są odcienia czarnego. Także jeżeli chodzi o wplątanie brązu do typów kolorystycznych, do ich palet, takim naprawdę bardzo, bardzo krótkich przykładach, to tyle. Natomiast jeżeli chodzi o łączenie brązów jako kolorów z innymi, to trzeba by było zastanowić się nad jedną rzeczą. Jeżeli masz przed sobą odcień brązowy i obojętnie jaki to jest odcień brązowy, czy to będzie odcień kasztanowy, a kasztanowy, jeżeli tak, no wyobrażamy sobie same owoce kasztana, to jest taki kolor, który ma w sobie troszeczkę tej takiej rudej czerwieni. Bardzo często też mówimy o kasztanowych brązach, kasztanowych rudościach na włosy i to są właśnie takie odcienie, które gdzieś są pomiędzy czerwienią, rudością a brązem, tak by można było powiedzieć. Więc takie odcienie, takie odcienie brązu będą bardzo ładnie wyglądały z kolorami, które też mają w sobie czerwień. Czyli jeżeli patrzymy na dwa kolory, które mamy do ubrania, kasztanowy i jakiś inny, to szukamy takiego odcienia, który ma w sobie czerwień. To znaczy, że jeżeli bierzemy sobie ten kasztanowy brąz i weźmiemy sobie limonkową żółć, no to wtedy wiemy, że w tej limonkowej żółci to raczej jest właśnie żółty i jest trochę niebieskiego, wtedy to ona jest trochę zazieleniała, natomiast nie ma tej czerwieni. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład kasztanowy brąz i weźmiemy sobie amarant, amarant jako odcień różowego, ale taki ocieplony, taki zaczerwieniony, to one już będą bardzo ładnie się ze sobą zestawiały. Także pamiętajmy, że łącząc ze sobą kolory, trzeba jakby iść zawsze do źródła, to znaczy zastanowić się, ile żółtego, ile błękitu cyjanowego, ile magenty jest w tym kolorze i czy ten kolor, który ja chcę do niego dopasować, czy on się po prostu tymi kolorami podstawowymi zgadza. Czyli jakby ten podton, który jest w każdym kolorze, czy on będzie jednakowy i w jednym, i w drugim. Kolejny brąz, no, który mogłabym powiedzieć na takim przykładzie, właśnie weźmy sobie coś takiego bardzo ciepłego, weźmy sobie taki odcień, który jest jednym z moich ulubionych odcieni brązu, czyli taki karmelowy. Wyobraźmy sobie karmel, bardzo ciepły, bardzo taki zarzucony brąz. I jeżeli weźmiemy sobie w połączeniu go na przykład z odcieniem topazu, czyli na przykład taki to jest też żółć, która jest mocno ocieplona, więc tu mamy jakby dwa różne rodzaje żółci. Ani topaz nie jest typową żółcią, taką, którą my kojarzymy, cytrynową, taką czystą, ani karmel nie jest typowo żółty. Tutaj mamy jakby dwie, jakby takie trochę zmienione żółcie, ale zmienione dokładnie w tym samym kierunku, czyli mocno ocieplone, takie spomarańczowiałe, bym powiedziała, i one wtedy bardzo ładnie się ze sobą łączą. Jeżeli wzięłybyśmy na przykład ten karmel i chciałybyśmy go połączyć z limonkowym żółtym, no to już tutaj nie pasuje. Ze względu na to, że ta limonkowa żółć jest właśnie z odrobiną niebieskiego w środku, a ten taki karmelowy brąz to jest jakby żółty z pomarańczowym, czyli z czerwienią, z tą magentą dorzuconą do środka. Także to jest najprostsza zasada, żeby nie podawać takiego konkretnego przepisu, że łącz ten kolor z tym kolorem i jeszcze z innym kolorem, tylko żeby nauczyć Was zasady, to pamiętajmy, zawsze zastanawiajmy się, co jest w kolorze w środku i wtedy dużo łatwiej będzie go łączyć. Na dzisiaj to już tyle. Jeżeli interesują Cię zestawienia kolorystyczne z jakimiś innymi kolorami, zostaw swój komentarz. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, zapraszam również do grupy na Facebooku, grupa na Facebooku Kod Stylu. To taka grupa, w której możesz również zadać każde pytanie odnośnie kolorów, sylwetek, w tym a propos tego, czy możesz iść w czymś na wesele albo na rozmowę kwalifikacyjną. To jest właśnie taka społeczność kobiet, gdzie pytamy, odpowiadamy, inspirujemy
się nawzajem. Także czekam na Wasze komentarze odnośnie innych kolorów, o których mam poopowiadać. No i do zobaczenia następnym razem.